W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wprowadzimy teraz ciało naszego zmarłego kapłana do świątyni, gdzie wspólnie odmówimy różaniec, a następnie o godzinie 12 msza święta pogrzebowa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość piekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość piekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu święci. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Moi drodzy, zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata, kapłana Krzysztofa. Jego śmierć napełniła bólem jego rodzinę i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znów z księdzem Krzysztofem w domu naszego Ojca. Bóg miłosierny daje odkupienie. Bóg miłosierny daje odkupienie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg miłosierny daje odkupienie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Bóg miłosierny daje odkupienie. U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg miłosierny daje odkupienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg miłosierny daje odkupienie. Módlmy się. Tobie, Boże, pokornie polecamy naszego brata kapłana Krzysztofa, którego darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym, i prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego brata Krzysztofa przeminęło już ziemskie życie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociech, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj na Twoich wiernych, pogrążonych w żałobie. Twój Syna, nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi, tam, gdzie oczesz wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Za nas odchodzi i wielki, może jeszcze raz powtórzę, czasem odchodzą nasze anioły i nagle w miejscu staje czas i z nim cząstka nas odchodzi i wielki smutek łączy nas. Czasem na chwilę gaśnie słońce, duszę wypełnia gęsty mrok, nikną marzenia i nadzieje w pustce ginie tęskny wzrok. Czasem odchodzą dobrzy ludzie, co nam pomogli w życiu stale i próżno wydaje nam do Boga
czasem odchodzą przyjaciele. Księże proboszczu, dla nas jesteś zawsze żywy, nadal wytrwale jesteś wśród nas. Twoja dusza jest, przy nas pozostaje, tylko twoje ciało zabrał nam czas. Księże proboszczu, byłeś naszym kapłanem maryjnym, pozostawiłeś po sobie Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej i u nas rozpowszechniłeś modlitwę do Matki Bożej, a także byłeś naprawdę maryjnym kapłanem. W związku z tym w intencji matek różańcowych, kółka modlącego się przy Najświętszym Sakramencie, wszystkich grup naszego Kościoła oraz wszystkich parafian, odmówmy teraz za niego różaniec świętej pamięci księdza proboszcza. Ojcze, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne. W pierwszej tajemnicy chwalebnej będziemy rozważać zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Wstępując do nieba, Jezus wyprzedził nas, ale zapewnił nas także, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech przez miłosierdzie Boże spoczywa w pokoju. Amen. Trzecia tajemnica chwalebna. Rozważamy, jak Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Najświętszą Matkę swoją i apostołów zgromadzonych wieczerników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Czwarta tajemnica chwalebna. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Wiem, wiem. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W piątej tajemnicy rozważamy, jak Najświętsza Panna przez Syna swego ukoronowana została na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Po Twoją obronę. Wszelakich złych przywód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Oddajmy także jeszcze pogrążoną rodzinę smutku, także naszych kapłanów, wszystkich naszych parafian, abyśmy mogli spokojnie przeżyć to jego odejście. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Amen. Księże proboszczu, czuwaj nad nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za świętej pamięci księdza kanonika Krzysztofa Neumana zostały zamówione następujące msze święte. Od mamy Heleny msza będzie 25 lipca 2021 roku o godzinie 10 w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Śremie. Od siostry Lidii z rodziną 28 listopada o godzinie 18 w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Śremie. Od siostry Ewy z rodziną 26 grudnia o godzinie 11.15 w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Śremie. Od Renaty i Antoniego Koch z rodziną 8 sierpnia o godzinie 12.15 w parafii Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Śremie. Od rodziny Raczkowiak i Piaseckich 17 lipca o godzinie 18 w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Żabnie. Także w naszej parafii zostały zamówione msze święte.
od parafian, od rady parafialnej, od pracowników konkatedry, od Stowarzyszenia Konferencji Świętego Wincentego a Paulo wraz z działającą w jego ramach Świetlicą Boże Podwórko, od Kościoła Domowego, od Kręgu Biblijnego, od Ojców i Matek Żywego Różańca, od Apostolatu Cudownego Medalika, od redakcji Gazetki Parafialnej z Ostrowskiej Konkatedry, od Pielgrzymkowej Grupy Zielonej, od Grupy Adoracji Najświętszego Sakramentu, od Danieli i Pawła Mochów, od Krystyny i Adama Czerwińskich, od kleryków Kamila i Alana, od Pawła i Natalii Naskręckich z dziećmi, od Donaty Bogusławskiej z rodziną, od Haliny Sadaj z rodziną, od rodziny Ryczkiewiczów, od Ireny Dudkowskiej z rodziną, od Katarzyny Dziamskiej z rodziną, od Mirosławy Henryka Naskręckich, od rodziny Ogrodowiaków, od pracowników sklepu Dewocjonalia z ulicy Wiosny Ludów 3, od Jankowskiej Gwizdal z rodziną, od Grzegorza i Ewy Kasperków z dziećmi, od Krystyny Zenona Młynarczyków, od Małgorzaty Łukasza Handkę z dziećmi, od Krystyny Jerzego Szczepaniaków z rodziną, od Marii Zbigniewa Domagałów z córkami i rodzinami, od Małgorzaty i Dariusza Kępów z dziećmi, od Sabiny i Eugeniusza Łyskawa, Kamili i Darka Bestrów z rodziną, Katarzyny i Mariusza Górskich z rodziną, od grupy Enklawa, od chóru konkatedralnego pod wezwaniem świętego Grzegorza, od Magdaleny, Katarzyny i Łukasza Nowickich, od organisty Karola Kopca, od Grzegorza Antkowiaka z mamą, od Ewy Kotowskiej-Rasiak z mężem Rafałem, od rodziny Jarosików z Ostrowa Wielkopolskiego, od matek noszących figurę Matki Bożej Fatimskiej, od wspólnoty sióstr Elżbietanek, od pracowników Dzieci, Młodzieży, Ośrodka i Przedszkola Sióstr Elżbietanek, od kościelnego Marka z rodziną, od sklepu zielarsko-medycznego z ulicy Kościelnej, od Ani Główki, od wdzięcznych parafian Ireny i Jana, od Teresy Dziedzic, od Huberta i Stanisławy Til, od dyrekcji grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 1, od Rady Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, od rodziny Janosiów z Topoli Małej, od rodziny Kosmalów z Bab, od rodziny Tomalkiewiczów z Książenic, od Oazy Miłości Dwusercz Jezusa i Maryi, od Jolanty Rafała Mikołaja Greber, od Miłosza Patrycji Greber z dziećmi, od dyrekcji pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, od Wiesławy i Mirosława Kołodziejów, od Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, od dyrekcji grona pedagogicznego, pracowników i społeczności uczniowskiej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, od dyrekcji nauczycieli i pracowników przedszkoli nr 17, 7 i 6 w Ostrowie Wielkopolskim, od ruchu rodzin nazaretańskich z Ostrowa Wielkopolskiego, od dyrekcji i pracowników zespołu szkolno-przedszkolnego w Topoli Małej, od Ochotniczej Straży Pożarnej z Topoli Małej, od pracowników, uczestników warsztatu terapii zajęciowej Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim i zarządu Stowarzyszenia Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, od Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, od rodziny Urbanów, od Iwony Gabrysiak-Dzielickiej z rodziną, od Oli Olszanowskiej z rodziną, od Matek Żywego Różańca Róży 14 pod wezwaniem świętej Hiacynty z parafii Matki Bożej Fatimskiej, od grupy modlitewnej świętego Ojca Pio z parafii Matki Bożej Fatimskiej, od Ewy Jarosława Szyszków z ulicy Profesora Kaliny, od Agnieszki Remigiusza Szyszków z dziećmi z ulicy Profesora Kaliny, od Ewy i Krzysztofa Kazior, od Barbary i Tomasza Pieczyńskich, od Katarzyny i Leszka Furmanów z dziećmi i rodziny Jędrzejaków z Topoli Małej, od Małgorzaty i Marka Hajdukiewicz, od Martyny i Daniela Gawronków z córką Joanną, od Danuty i Józefa Lipkę oraz Anny i Łukasza Spaleniaków,
od radnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, od Stanisława i Anny Krakowskich z rodziną, od Ali Krawczyk z rodziną Wojczyńskich, od Małgorzaty i Szymona Boguckich z dziećmi, od matek Żywego Różańca Róży Siódmej, od rodziny Dębczyńskich i Jerzego Koniecznego, od Małgorzaty Wojczak, od matek Różańcowych z Róży Dziesiątej, od Bogumiły i Zbigniewa Kozanowiec z Marysią, od rodziny Musiałów, od Diany i Pawła Zdanowicz z córkami, od rodziny Muchów z ulicy Odolanowskiej, od Krystyny Zenona Wieczorek i rodziny Jechajów, od rodziny Janosiów i Rudnickich, od Marcina Roszczaka, od Marii Nadobnej, od rodziny Pyków, od matek Żywego Różańca Róży Piątej, od Grażyny i Hieronima Mrozów, od Szymona Matyśkiewicza i Ewy Koniecznej, od Koła Ostrowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, od Józefa i Tadeusza Płócienników, od księdza Pawła Nasiadka z rodzicami, od rodziny Pieców z ulicy Dalbora, od Michała Wojciechowskiego z rodziną, od Krystyny i Dawida Kokota i Moniki Daniela Wojciechowskich z synami, od Joanny Wróbel i Judyty Adamczak z rodzinami, od pracowników biura parafialnego przy parafii Miłosierdzia Bożego, od Anny i Franciszka Maików z rodziną, od Katarzyny i Bartosza Rosada z dziećmi, od Agnieszki i Mariusza Wawrzyniaków z dziećmi, od Renaty i Jana Seteckich z mamą, od Alicji i Janusza Karbowiak z rodziną, od matek Żywego Różańca Róża Ósma z parafii Matki Bożej Fatimskiej, od Barbary i Marka Dębskich z rodziną, od Katarzyny i Piotra Rosada, od Moniki Stachowskiej z mamą Ireną, od Marii Bazak, od Krystyny Cempel z rodziną, od Anny i Kazimierza Hałas, od Natalii i Łukasza Chmielewskich, od Grażyny i Stanisława Brajerów, od Teresy i Aleksandra Pacynów, od Heleny i Zbigniewa Neterów, od Jolanty i Dariusza Neterów, od Czesławy i Franciszka Maciejów, od Anety i Dawida Janickich, od Moniki i Michała Wojczuk, od Kazimierza i Lidii Grzegorowskich, od Anieli Grzegorowskiej, od Pawła Grzegorowskiego, od Joanny Grobelnej i Renaty Marka Domuników, od Beaty i Jerzego Kaszubów, od Anieli i Józefa Piwońskich, od Grażyny i Wojciecha Janickich z rodziną, od Reginy Jankowskiej Nocko z Piekar Śląskich, od Jolanty i Macieja Muszalskich z rodziną, od Marii Gorzewskiej i Bogumiły Zuchowskiej z rodziną, od Grażyny i Mirosława Kaja z dziećmi, od Danuty i Jerzego Czechowicz, od Lili i Jarosława Bamberskich z synami, od Marii i Leszka Szczerbickich z synem Grzegorzem, od Lubomiły i Janusza Błaszczyk, od Justyny i Przemysława Gozdowskich, od Doroty i Jakuba Kędzierskich, od Zdzisławy Porzucek z rodziną, od Lucyny Cieluch i Mateusza Cieluch z Gosią, od Stanisława Kędzierskiego, od Przemysława Kędzierskiego z żoną Marzeną i Agnieszki Herbik z rodziną, od Krystyny i Mariana Cieluch, od rodziny Szramysów, od rodziny Bilskich, od Małgorzaty i Andrzeja Radzik z rodziną z Chicago, od Andrzeja Woźnego z rodziną z Pittsburga, od rodziny Gąsiorów, Kątnych i Kazimiery Wasiak, od Anny i Łukasza Matuszewskich z dziećmi, od rodziny Matuszewskich i Zdunowskich, od Mateusza Kryją z rodziną, od Ewy i Eugeniusza Rachwalskich, od Małgorzaty i Piotra Skrzypek, od Wiolety Harsze z rodziną, od Jolanty Mazurczak z rodziną, od rodziny Bilskich z ulicy Górnej, od rodziny Bartoszków, od katechetów pracujących przy parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Ostrowie Wielkopolskim, od całej społeczności Zespołu Szkół Specjalnych imienia Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, od Elżbiety Wolniewicz, Kukuła Miejskiego Konserwatora Zabytków, od Małgorzaty i Jarosława Urbaniaków, od Rady Osiedla nr 6 Kamienice Stare,
od Igora i Izabeli Plucińskich z całą rodziną, od dyrekcji, funkcjonariuszy i pracowników aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, od Andrzeja i Agaty Derów, od Rady Osiedla nr 3 Krępa z mieszkańcami, od muzyków i zarządu Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, od Anny i Jerzego Kaniów, od parafian Kościoła Farnego w Ostrzeszowie, od dyrekcji grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, od wdzięcznych członków grupy Krystynka, od rodziny Gołdyn, od dyrekcji grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, od zarządu zawodników i sponsorów Ostrowskiego Klubu Motokrosowego, od Małgorzaty i Tomasza Mielochów, od Prawa i Sprawiedliwość z Ostrowa Wielkopolskiego, od Jakuba Klima z mamą, od minister Marzeny Maląg, od senator Ewy Mateckiej, od Elżbiety i Pawła Rajskich. I w parafii Matki Bożej Fatimskiej zostaną odprawione msze święte, od Rady Parafialnej, od Matek i Ojców Żywego Różańca, od Koła Charytatywnego, od Towarzystwa Rowerowego Pielgrzym, od Rady Osiedla Odolanowskie, od Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci i Młodzieży i Młodzieżowej Grupy Różańcowej, od Grzegorza i Haliny Gibasiewicz, od Bronisława i Haliny Frąszczak, od rodziny Nowickich i Janickich z tatą, od Marii Bazak, od rodziny Brylewskich, od rodziny Wróblów z ulicy Dobrej, od Barbary Piotrowskiej, od Beaty Witczak z rodziną, od Haliny Górnej z Topoli Małej, od Krystyny Glinkowskiej z Topoli Małej, od Bogumiły Kubiak i rodziny Boduchów z Topoli Małej, od Beaty i Sławka Perzów z rodziną, od rodziny Sójków, Świątkowskich i Zdzisławy Chęciak z Topoli Małej, od Teresy Górskiej, Marylki Skrzypińskiej, Heleny Kwieciak, Marii Stefaniak, Ewy Pesz z rodziną, Czesława Biernackiego i rodziny Gluzmanów, od rodziny Perów, Hausmanów, Kończewskich, Śledzików, Kaźmierczaków, Heleny Netter, Władysławy Walczak i Urszuli Bartnik, od rodziny Długiewiczów, Namysłów, Kamzolów, Bergadnych, Olków, Kościanowskich, Budziaków, Fabisiów, Dymałów, Olszewskich, Gąsiorów, Głowaczów, Żuławskich, Grzechów, Dolatów, Kubickich, Durlaków, Wieteckich, Żuberków z ulicy Krętej. Od Lidii Gąsior, Józefa Głodka, Darka Durlaka, Romana Ruszczaka i Renaty Stanisławskiej z ulicy Krętej. Od rodziny Kryjomów z synem Mateuszem, od rodziny Burchartów, od rodziny Zielaznych i Kalinów, od Patryka i Kasi Pietrzaków z dziećmi, od Aleksandry i Zdzisława Kiernsteinów z córką Magdaleną, od Grażyny i Mirosława Kajów z dziećmi, od rodziny Sitków i Piwowarskich, od Jana Kaliny, od Urszuli Bartnik z rodziną, od Kingi i Krzysztofa Sokołowskich z córką, od Tomka i Karoliny Kostuj z rodzicami, od Anny i Andrzeja Spychałów, od Zespołu Muzycznego Magnifikat i Wniebogłosy, od redakcji Gazetki Parafialnej Fatimska Pani, od ministrantów i służby liturgicznej parafii Matki Bożej Fatimskiej, od Marii Wawrzyniak i w różnych parafiach zostaną odprawione msze święte. W Śremie, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Sulmierzycach zostanie odprawiona msza od właścicieli cukierni Szorski, od Małgorzaty i Tomasza Kruszwickich z synami, od koleżanek i kolegów z klasy liceum w Śremie, rok matury 1984, od wspólnoty sióstr, od
duszpasterzy i wiernych parafii Farnej, od członków dawnego katolickiego stowarzyszenia młodzieży parafii Farnej, od Wiesławy Pietrzak oraz Iwony i Sławomira Kępów z Ostrzeszowa, od rodziny Marciniaków oraz Tadeusza Szymańskiego z Ostrzeszowa, od Doroty Romana Kunców, od Janiny i Joli Pustowskich, od właścicieli cukierni Szorskich, od NSZZ Solidarność, region Wielkopolska Południowa. Także msza jest sprawowana dzisiaj w domu księży emerytów w Ostrowie, od pracowników i wydawców tygodnika Nasz Rynek, od radnych klubu Przyjazne Miasto, od Beaty Klimek, prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z współpracownikami, od Jarosława Lisieckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z radnymi, od doradców parafialnych poradni rodzinnych z Ostrowa Wielkopolskiego, od Krzysztofa Michniewicza z rodziną. I w Goszczanowie zostanie odprawiona msza od Mateusza Kaczorkiewicza, od rodziny Orplów i Karolaków z Ostrowa, od rodziny Matysiaków i pracowników kwiaciarni Magnolia, u sióstr Elżbietanek w Zielonej Górze zostanie odprawiona msza za księdza Krzysztofa, od kuzynki Danuty z mężem i dziećmi, od kuzynki Ani z mężem i dziećmi, od cioci Marii z mężem, od kuzyna Andrzeja z Elą. Od siostry Doroty Galewskiej ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, od Mieczysławy i Jerzego Graczyków, od zarządu i pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wielkopolskiego, od grupy oazowej działającej w latach 90. w parafii Farnej Ostrzeszów, od Stefana i Barbary Kubiak, Andrzeja i Beaty Gabryś z Ostrzeszowa. To wszystkie zamówione msze święte, jeżeli nastąpiły pomyłki w odczytaniu któregoś z nazwisk, to bardzo serdecznie przepraszam. Thank you.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Spotykamy się dzisiaj w Konkatedrze Ostrowskiej na mszy świętej pogrzebowej świętej pamięci księdza proboszcza Krzysztofa Neumanna. Towarzyszyliśmy mu, gdy cierpiał w szpitalu, gdy był pod respiratorem. Modliliśmy się w tamtym czasie. Chcemy modlić się teraz, w tych ostatnich chwilach jego tutaj na ziemi. Chcemy dzisiaj, patrząc w stronę jego trumny, tego zdjęcia, chcemy dobremu Bogu dziękować za jego osobę, za jego powołanie, za jego pracę, za jego oddanie, za jego też cierpienia ostatniego czasu. Chcemy dobrego Boga prosić, aby przyjął świętej pamięci księdza Krzysztofa do radości nieba. Bardzo chciałbym zaprosić, pozdrawiając wszystkich, którzy uczestniczą w tej mszy świętej, i najbliższych, rodzinę, mamę, siostrę i najbliższych, także wszystkich kapłanów. Pozdrawiając, chciałbym także pozdrowić wszystkich przedstawicieli władz samorządowych z panią prezydent i panem starostą i naszymi parlamentarzystami. Chciałbym też pozdrowić wszystkich mieszkańców Ostrowa, którzy dzisiaj tutaj też gromadzą się, co prawda nie w świątyni z racji tych obostrzeń. Życie świętej pamięci księdza Krzysztofa tak mocno przez wiele lat było związane z Ostrowem. Chciałbym zaprosić, abyśmy teraz wspominali księdza Krzysztofa, dziękowali Panu Bogu za niego i pokornie prosili, by go przyjął do radości nieba, aby ta dobra nowina o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu, którą tyle razy sam głosił, o której nam tak wiele razy przypominał, aby ta prawda stała się teraz rzeczywistością, aby mógł cieszyć się w niebie radością na wieki. Prośmy też o umocnienie dla nas, dla których śmierć księdza Krzysztofa jest trudnym doświadczeniem. Prośmy, aby Pan Bóg także nas przeprowadził przez to doświadczenie smutku, pustki i trudnych przeżyć. Aby ta nasza wspólna modlitwa była szczera i miła Bogu, uznajmy na początku nasze grzechy. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu spłaciłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby o zbawienie Twojego sługi, kapłana Krzysztofa, który głosił braciom i siostrom Twoje imię. I spraw, aby na wieki radował się w społeczności świętych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na górze Syjon ucztę dla wszystkich ludów. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Wie On, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy prochem. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika i wszelki ślad po nim ginie. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. W Panu
Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Alleluja. 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 Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek wysokiej rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Księże biskupie Damianie, bracia kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje różnych instytucji. Pełni bólu po śmierci kapłana Krzysztofa stajemy razem z jego najbliższymi,
z mamą, rodzeństwem, z rodzinami, z przyjaciółmi, parafianami, wspólnot, w których pracował, kolegami. Kiedy w Wielki Czwartek, ten najważniejszy dla nas kapłanów dzień, ksiądz Krzysztof sprawował tutaj mszę Wieczerzy Pańskiej, pewnie nie przypuszczał, że będzie jego ostatnią. A kiedy w Wielki Piątek uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej, by uczcić krzyż, cierpienie i śmierć Chrystusa, też pewnie nie myślał, że niebawem połączy się z Chrystusem umierającym, z Chrystusem z Kalwarii w tajemnicy Jego śmierci. Te szczególne dni w życiu Kościoła, kiedy uświadamialiśmy sobie, jak każdego roku, tajemnice przejścia, stały się Paschą księdza kanonika Krzysztofa Neumanna. Przejściem. Bo jak wierzymy, życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. To życie Boże, które rozpoczęło się w Krzysztofie w sakramencie chrztu, nigdy się nie skończy. Zakończyło się ziemskie życie, rozpoczęte w Śremie w 1965 roku. Tam spędził swoje dzieciństwo, młodość, gdzie w parafii Farnej przyjmował sakramenty, był ministrantem i odkrywał swoje powołanie. Tam cieszył się domem, rodzicami, rodziną. Jeszcze niedawno w audycji wspominał, jak wiele one dla niego znaczyły. Dzisiaj z wdzięcznością całujemy dłonie mamy księdza Krzysztofa. Dziękujemy za ten dom, a jeszcze bardziej za ten dar księdza Krzysztofa. I za to, że mogliśmy się w tym domu jako klerycy często spotykać. Potem uczyliśmy się w liceum w Śremie, gdzie po zdaniu matury ksiądz Krzysztof wstąpił do seminarium w Poznaniu, po ukończeniu którego został 24 maja 1990 roku wyświęcony przez księdza arcybiskupa Jerzego Strobę na kapłana. 3 dni później odprawił w swojej rodzinnej parafii prymicyjną mszę świętą. I zaczęła się jego kapłańska droga. Najpierw przez 4 lata w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oszczeszowie. W 1992 roku nastąpił podział diecezji. Ksiądz Krzysztof pozostał w nowo utworzonej diecezji kaliskiej. A w 1994 roku trafił tutaj jako wikariusz. I stał się tym, który, można powiedzieć, zasłynął z duszpasterstwa ministrantów, dzieci. Udzielał się także w różnych czasopismach dla nich. Prowadził szerokie duszpasterstwo. W roku 1998 ksiądz biskup kaliski Stanisław Napierała skierował go do tworzenia nowej parafii przy ulicy Krętej w Ostrowie, gdzie został po roku proboszczem, kiedy ta parafia Matki Bożej Fatimskiej zaczęła oficjalnie funkcjonować. Wiele wysiłku i pracy włożył w tworzenie tamtejszej parafialnej wspólnoty, ale też budowę kościoła z całym zapleczem, który to kościół został konsekrowany 13 maja 2014 roku. W tym kościele po roku świętował swój srebrny jubileusz kapłaństwa i dziękował za ten dar. Ale niedługo potem, 1 lipca, został proboszczem tutejszej parafii konkatedralnej świętego Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowie. Tutaj również podjął wiele prac inwestycyjnych, ale przede wszystkim gorliwie troszczył się o duszę parafian. Szukał sposobu do ich dotarcia.
Dlatego między innymi została utworzona kaplica adoracji, by przechodzący obok mogli przez cały dzień zatrzymać się przy Panu Jezusie. Był zaangażowany i wspierał wiele inicjatyw ogólnomiejskich, religijnych i parareligijnych. Ale to wszystko są sprawy ważne, ale zewnętrzne. A jak wiadomo, najistotniejsze w życiu kapłana jest to, co często zupełnie niezauważalne, co wiąże się z łaską sakramentów, co kryje się w ludzkich sercach. Może na pewno nie jeden i nie jedna z was mogliby teraz dać swoje świadectwo i powiedzieć, co ksiądz Krzysztof dla nich znaczył. Pod jedną z pierwszych informacji o śmierci księdza Krzysztofa znalazłem słowa, że kiedy przed rokiem świętował 30-lecie kapłaństwa, zacytowano świętego Pawła, słowa znane często z pogrzebów. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Twój jubileusz, mówili wtedy parafianie, całe twoje kapłaństwo to umieranie dla siebie, a życie dla Pana przez twoją posługę. Tak jak napisał na prymicyjnym obrazku, Panie, prowadź mnie ścieżką prostą. Tak tą ścieżką dał się prowadzić i tą ścieżką prostą szedł i wierzymy, że doszedł do celu. Zawsze sumienny, dobrze zorganizowany, ambitny, w sprawach Bożych bezkompromisowy. Ukochał kapłaństwo i w nim się realizował, oddany Panu Bogu w pełni. Zatroskany o Kościół budował wspólnotę z kapłanami na probostwie, a także ze świeckimi. Jak wspominają, miał dla nich czas. Pewnie tam powstały kapłańskie pogaduchy, które później przerodziły się w prowadzoną przez niego audycję radiową. A ksiądz proboszcz powiedział, ale to nie było tylko tak. Tam ksiądz proboszcz przede wszystkim słuchał swoich wikariuszy i rozmawiał z nimi o kapłaństwie, o duszpasterstwie, bo sprawy Boże były dla niego najważniejsze. Przy tym był zwyczajny, ludzki. Zaangażowany także w życie diecezji, prepozyt kapituły konkatedralnej, członek kolegium konsultorów, członek diecezjalnej rady ekonomicznej, dziekan dekanatu ostrowskiego. Zdążył jeszcze złożyć nowemu ordynariuszowi hołd w imieniu kapłanów podczas ingresu. Ktoś wspomina, był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach. Jakie to piękne świadectwo. Takich świadectw w tych dniach po śmierci możemy przeczytać i usłyszeć bardzo wiele, łącznie z tym umieszczonym dziś na stronie waszej parafii od ministrantów z parafii Matki Bożej Fatimskiej. Takich świadectw nam dziś potrzeba. I takich kapłanów nam dziś potrzeba. Ewangelia prowadzi nas dziś najpierw na Kalwarię. Stajemy po ludzku z ogromnym bólem, bo przyszła szósta godzina i mrok ogarnia nasze myśli. I słońce jakby się zaćmiło. Odchodzi ktoś, kogo kochaliśmy, szlachetny, dobry człowiek i kapłan. Wielu może powiedzieć, zwłaszcza ci, co widzieli go ostatni raz w Wielki Piątek, odszedł pasterz nasz. Nie chcemy jednak się załamywać i uciekać z tej Golgoty. Nasze łzy są tylko znakiem, że umiemy kochać. Stajemy przy Jezusie, wierząc,
że ta zasłona się rozerwie i ukaże się światło nadziei. Bo ksiądz kanonik Krzysztof, jak Jezus w ręce Boga Ojca, powierzył swojego ducha. Umarł dla Pana, jak umierał całe życie dla siebie, aby żyć dla Pana. I w życiu, i w śmierci należał do Pana. Dlatego z Golgoty ludzkiego bólu idziemy z niewiastami w wielkanocny poranek. Idziemy do pustego grobu, by usłyszeć: nie ma go tutaj, zmartwychwstał. On w to wierzył. On tym żył. On to wyraził w tegorocznych życzeniach wielkanocnych, złożonych w jakże wymownej scenerii budowy grobu pańskiego. Ksiądz Krzysztof wtedy mówił: to trudny czas, przeżywany w okolicznościach pandemii. Sytuacja sprawia, że zadajemy sobie pytanie, kiedy to wszystko się skończy. Ten trudny czas może rodzić w nas pewne wątpliwości, może pojawić się brak nadziei. Księże Krzysztofie, żegnając dziś Ciebie, powtarzamy Twoje słowa. To trudny czas dla Twoich najbliższych, dla Twojej mamy i rodzeństwa, dla przyjaciół, dla parafian, dla nas kolegów. Może nawet pojawić się wątpliwość lub brak nadziei. I co nam podpowiedziałeś? Trzeba uświadomić sobie prawdę, że Jezus żyje. Zmartwychwstał, pokonał piekło i zwyciężył śmierć. Przypomniałeś, że jako ludzie wierzący winniśmy tą nadzieją żyć na co dzień. To jest dla nas siła, moc pomagająca w przezwyciężaniu trudności i kłopotów, które przynosi codzienne życie. Mówiłeś z przekonaniem. Chcemy Cię dziś posłuchać. Jezus żyje. On jest siłą w codziennych kłopotach. To kazanie głosi dziś do nas ksiądz Krzysztof, a my z Jezusem powtarzamy: Ojcze, w Twoje ręce powierzamy Jego duszę. I choć chcielibyśmy usłyszeć jeszcze wiele innych kazań, pozostaje nam to jedyne. Jezus żyje. W Panu złożyłem całą swą nadzieję. Bo jak uczy psalmista, dni człowieka są jak trawa. Kwitnie jak kwiat na polu, wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika. Człowiek dziś często o tym zapomina. Żyjemy coraz szybciej, intensywniej, ale wcale przez to nie mamy więcej czasu, pokoju i radości. To dotyka też nas, kapłanów. Gdy nadzieja pokładana jest tylko w tym świecie, często doznajemy rozczarowań. Takie momenty jak ten mogą i powinny nas zatrzymać i skłonić do refleksji. Zawsze ta śmierć jest próbą naszej wiary, bo chcielibyśmy, aby Bóg choćby cudem wkroczył, bo modliliśmy się, bo prosiliśmy, a jednak Jego wola była inna. Dlatego pytamy, co Bóg chciał każdemu z nas powiedzieć przez tę śmierć. Czy tylko to, że mamy być gotowi? Czy oczekuje czegoś więcej? Może przemiany, głębszego zaufania, zatrzymania w prawdzie, rachunku sumienia? Niech ta śmierć, to ostatnie już kazanie księdza Krzysztofa, zbliży nas do Boga, bez którego trudno znaleźć jakikolwiek głębszy sens naszej egzystencji. Niech scali nasze rodziny, niech umocni nasze kapłańskie wspólnoty, byśmy mieli dla siebie jeszcze więcej czasu. Nie chcemy się jednak zatrzymać dziś przy grobie, lecz chcemy z niewiastami iść dalej, szukać księdza Krzysztofa nie wśród umarłych, lecz wśród żywych.
U tego, który, jak pisze prorok Izajasz, słyszeliśmy, raz na zawsze zniszczy śmierć, otrze łzy z każdego oblicza. U tego, o którym powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Zbawienie jest naszym celem. Każdy, realizując swoje powołanie na różnych drogach, ma do niego dążyć. Ksiądz Krzysztof dążył do zbawienia przez swoje kapłaństwo, które kochał i którym służył innym. Dziś Bogu za tę jego służbę dziękujemy i prosimy tak, jak on prosił u początków kapłaństwa w prymicyjnym motto: prowadź mnie ścieżką prostą. Boże, prosimy Cię za księdza Krzysztofa. Wprowadź go ścieżką prostą na wieczną ucztę. Niech Cię tam chwali na wieki. Amen. Pokrzepieni nadzieją, módlmy się do Boga, który przez zmartwychwstanie Chrystusa pokonał śmierć i chce wszystkich obdarzyć życiem wiecznym w radości nieba. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, błogosław wspólnocie Kościoła, aby umocniona łaską nieustannie głosiła dobrą nowinę o Twoim zwycięstwie nad śmiercią, piekłem i szatanem. Christe exaudimus, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, oddajemy Tobie naszego zmarłego proboszcza, księdza Krzysztofa Neumana. Najwyższy i wieczny kapłanie, daj mu udział w niebiańskiej liturgii wokół Twojego tronu. Christe exaudinus, Kyrie, Kyrie eleison. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, powierzamy Tobie rodzinę, przyjaciół, parafian, tych wszystkich, których dotknęła śmierć księdza Krzysztofa. Dawco nadziei, wypełnij ich serca prawdziwym pokojem i ufnością, że w życiu i śmierci należymy do Ciebie. Christe exaudinus, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, wejrzyj na chorych i tych wszystkich, których dotyka krzyż codzienności. Obdarz ich upragnionym zdrowiem i udziel duchowej siły do mierzenia się z trudnościami. Christe exaudinus, Kyrie, Kyrie eleison.
Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, spójrz na dusze w czyśćcu cierpiące, aby oczyszczone w ogniu Bożej miłości radowały się królestwem Ojca na wieki. Chryste exaudinus, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, błogosław nam, uczestniczącym w tej Eucharystii, abyśmy zawsze kierowali się wiarą, a dzięki niej rozumieli Twoją wolę. Chryste exaudinus, Kyrie, Kyrie Wysłuchaj, Panie, naszej modlitwy i umocnij w nadziei, abyśmy bez lęku oczekiwali na spotkanie z Tobą oraz znaleźli tam, gdzie śmierć została pokonana przez miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia. Boże nieskończenie dobry, Twój sługa kapłan Krzysztof z miłością składał Tobie ofiarę eucharystyczną w zgromadzeniu wiernych. Prosimy Cię, aby ofiara, którą teraz za Niego składamy, wyjednała Mu Twoje miłosierdzie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Chwała. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Damianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Krzysztofie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania
pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Porządek Komunii Świętej będzie następujący. Tu przed ołtarzem głównym dwóch kapłanów będzie udzielało komunii w sposób tradycyjny do ust. W nawach bocznych Komunia Święta będzie udzielana tylko na rękę. Również dwóch kapłanów wyjdzie na zewnątrz świątyni. Tam również będzie udzielana Komunia Święta. Thank you.
Módlmy się. Pokrzepieni pokarmem eucharystycznym pokornie prosimy Cię, Boże, aby Twój sługa kapłan Krzysztof, który wiernie służył Kościołowi, oczyszczony przez tę ofiarę, zawsze radował się w Twojej obecności. Przez Chrystusa Pana naszego. Słowo podziękowania i pożegnania w imieniu kapłanów wygłosi wikariusz biskupi ksiądz prałat Zbigniew Cieślak. Drogi księże Krzysztofie, w imieniu wszystkich kapłanów, to znaczy kapłanów archidiecezji poznańskiej, szczególnie Twoich kolegów kursowych, rodaków ze Śremu, w imieniu wszystkich kapłanów naszej kaliskiej diecezji, proboszczu, wikariuszy, księży seniorów mieszkających w Ostrowie i w Kaliszu, w imieniu wszystkich osób konsekrowanych, kochanych sióstry, zakonnych, szczególnie tych, które tak modlą się szczególnie za nas, kapłanów, sióstr klarysek kapucynek, sióstr karmelitanek, kamedułek w Złoczewie, klarysek w Kaliszu, w imieniu wszystkich zakonników, którzy pracowali bądź pracują na terenie naszej diecezji. Chciałbym, niech mi wolno będzie, podziękować za kapłańskie braterstwo. Jest coś takiego, że posługujemy pomiędzy niebem a ziemią, między sprawami bożymi a doczesnymi, między władzami kościelnymi a władzami państwowymi. I kiedy jest uroczystość, to jest mnóstwo ludzi wokół nas. Kiedy tak naprawdę pracujemy w konfesjonale, przygotowując kazania, podejmując decyzje, to jesteśmy sami, po ludzku sami. I kiedy nawet trudno nam się było spotykać, to dzisiaj nas zgromadziłeś i to jest taki moment, w którym spojrzeliśmy sobie w twarz. Przypomnieliśmy sobie, że nas jest wielu, ale wielu jak Ty będzie brakować. Ten czas wielkanocny, kiedy wczytujemy się, a właściwie wczuwamy w Chrystofanie, szczególnie te, które były ostatnio czytane, czy w drugą niedzielę wielkanocną, czy nawet wczoraj, to widzimy też szczególną naszą funkcję. Pan Jezus zbliżył się do uczniów w Emaus, którzy byli pogrążeni w smutku, rozczarowani. Różne rzeczy krążyły w ich sercach i umysłach. A Pan Jezus zbliżył się do nich i wysłuchał ich, a potem ich przeprowadził. Poprzez ich smutki i problemy, i zawirowanie, i zamieszanie wyprowadził ich drogą, którą Pan Bóg kieruje, wyjaśniając pisma i kierując do stołu pańskiego, do Eucharystii. Wydaje się, że funkcją kapłańską jest właśnie to, by przeprowadzać w oparciu o Słowo Boże i Eucharystię. By wysłuchać, wejść w codzienne życie i być tym, który wskazuje na żywą obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w każdym życiu, w każdym miejscu i w każdym czasie.
Wierzymy głęboko, że idziesz do nieba. Masz tam też wiele do zrobienia w naszych sprawach, w sprawach tej parafii, naszej diecezji. Wierzymy, że wyjednasz nam mnóstwo łask i wiele świętych, pięknych powołań. Niech przyjmie Cię Matka Najświętsza w progach raju. W imieniu pani minister Marleny Maląg o zabranie głosu proszę przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najprzewielebniejszy księży biskupie, wielebni księża, drodzy parafianie, z wielkim żalem żegnam dziś świętej pamięci księdza kanonika Krzysztofa Neumana. Pozostanie we wdzięcznej pamięci wiernych parafii Konkatedry pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, jak i parafii kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, którą stworzył od podstaw, czuwając nad zniesieniem nowej świątyni. Gdziekolwiek pełnił posługę, dawał się poznać jako dobry gospodarz, odpowiedzialny za swoją świątynię i za całą parafię. Odwiedzał rodziny, przynosił pocieszenie i nadzieję, pomagał rozwiązywać trudne problemy, niósł dar kapłańskiej modlitwy, budził do refleksji, wspierał słowem i czynem. To o nim mógł pisać święty Jan Maria Wiennej w słowach. Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia. Dziękujemy dziś za to, że Pan postawił go na naszej drodze za uśmiech, życzliwość, ale i rozumne napomnienie, za pozostawione nam owoce jego pracy i zapadające w pamięci homilie. Wierzę, że nadal będzie orędował nad nami przed tronem Najwyższego. Zmarłego kapłana polecaj mi miłosierdziu Bożemu. O słowo podziękowania i pożegnania poprosimy teraz panią senator Ewę Matecką. Ekscelencjo, księże biskupie, szanowna rodzino, drodzy kapłani i wszyscy żegnający dzisiaj księdza Krzysztofa Neumana. Najtrwalszym śladem po obecności człowieka jest życzliwa pamięć po jego odejściu i rosnąca z czasem wartość wspomnień. Gdy osoby dla nas ważne odchodzą tak nagle, jak ksiądz kanonik Krzysztof Neumann, trudno nadążyć z uporządkowaniem owych wspomnień przed momentem symbolicznego pożegnania. Mówimy bowiem o kapłanie, który swą posługę rozumiał jako stałą i aktywną obecność wśród bliźnich. To bezpośrednio pomiędzy nimi odnajdował zawsze tych, którzy często nie mieli odwagi, by prosić o wsparcie. Pomoc, jaką niósł, była tym cenniejsza, że pozbawiona ostentacji, pełna skromności, pokory, a także uśmiechu, który w przypadku księdza Neumana był nieodmiennie widomym znakiem ciepła i życzliwości. W stosunkowo krótkim czasie stał się dla wielu ostrowian symbolem otwartości i dialogu. Pozbawiony uprzedzeń, ogromnie ciekawy każdego spotkania z drugim człowiekiem sprawiał, że cieszyliśmy się na wszelką z nim rozmowę, każdą wymianę myśli.
Dziś jednak, kiedy kolejne spotkania musimy wymazać z terminarzy, a niedokończone dyskusje na zawsze pozostawić w zawieszeniu, uświadamiamy sobie, jak ważna była dla nas ta gwałtownie przerwana posługa. Żegnając księdza Krzysztofa Neumanna, żegnamy skromnego i oddanego przyjaciela naszego miasta i jego mieszkańców. Żegnamy z poczuciem obowiązku i wewnętrzną potrzebą pielęgnowania ducha tej przyjaźni we wzajemnym poszanowaniu i uczciwym dialogu. Tylko wówczas bowiem nasza pamięć o zmarłym wypełniona zostanie treścią, która utrwala wspomnienia. Spoczywaj w pokoju. O zabranie głosu prosimy teraz prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, panią Beatę Klimek. Ekscelencjo, księże biskupie, droga rodzino, szanowni kapłani, siostry, kochani ostrowianie, szanowni państwo. Tak niedawno, właśnie tutaj, żegnaliśmy księdza prałata Alfreda Monkę. A dziś znów przychodzi nam stanąć w ostrowskiej konkatedrze z rozdartym i przepełnionym bólem sercem, by żegnać naszego duchowego pasterza, księdza kanonika Krzysztofa Neumanna. Choroba i śmierć przyszły tak niespodziewanie, że wielu z nas, stojąc dzisiaj tutaj, jeszcze nie do końca wierzy w wydarzenia ostatniego tygodnia. Z niedowierzaniem przyjmujemy fakt, że nie spotkamy się już na wspólnej Eucharystii, nie mniemy się w drzwiach konkatedry i nie wymienimy tych wszystkich życzliwych, mądrych i ważnych słów, których księdzu proboszczowi nigdy dla ludzi nie brakowało. Trudno to wszystko zrozumieć i pojąć. I bardzo trudno się z tym pogodzić. Ksiądz Krzysztof przeżył zaledwie 55 lat. Zmarł w 31 roku kapłaństwa i w 6 roku posługi proboszcza parafii konkatedralnej. Tyle jeszcze miał planów. Tyle jeszcze chciał zrobić dla parafii i dla naszego miasta. Pan Bóg miał jednak wobec niego swoje plany. Ksiądz Krzysztof Neumann pochodził z parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śremie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku w Poznaniu z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby. Posługę kapłańską rozpoczął w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrzeszowie. W 1994 roku został wikariuszem w parafii konkatedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. W 1998 roku biskup kaliski Stanisław Napierała skierował go do tworzenia nowej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej i budowy kościoła przy ulicy Krętej w Ostrowie, gdzie został proboszczem. Patrząc na historię jego kapłaństwa i parafie, w których pełnił posługę, można odnieść wrażenie, że Matka Boża otoczyła go swoją szczególną opieką i towarzyszyła mu niemal od początku jego kapłańskiej drogi. W lipcu 2019 roku wrócił do ostrowskiej konkatedry, gdzie został ustanowiony proboszczem.
Był człowiekiem niezwykle pracowitym i dobrym gospodarzem. To on zakończył wymianę dachówki na wieży, zadbał o renowację witraży, wymianę części okien w domu katolickim, a także zagospodarowanie otoczenia kościoła, które wypełniło się zielenią. W konkatedrze utworzona została kaplica wieczystej adoracji, a w 2018 roku parafia została nawiedzona przez kopię figury świętego Michała Archanioła z cudownej groty objawień na Gargano. Konkatedra była miejscem spotkań wielu ważnych miejskich uroczystości. Zawsze mogliśmy liczyć na księdza Krzysztofa. Czuliśmy się tu jak w domu i byliśmy zawsze życzliwie przyjmowani. Razem z księdzem Krzysztofem realizowaliśmy też wiele projektów. Od Bożego Podwórka, które stało się drugim domem dla wielu ostrowskich dzieci, po Wigilię dla ubogich i samotnych, Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej, koncerty kolęd, na festynach rodzinnych kończąc. Bo taki właśnie był ksiądz Krzysztof. Każdy człowiek był dla niego ważny. Ten młodszy i ten starszy, ten szczęśliwy i ten zagubiony, ten mający rodzinę i ten samotny. Ksiądz proboszcz był również kapelanem Związku Sybiraków. To była bardzo ważna i szczególna posługa wobec ludzi, którzy wiele przeszli i na zawsze zostali naznaczeni jarzmem trudnej historii naszego kraju. Ksiądz Krzysztof niósł im zawsze nadzieję, wiarę i pokazywał moc przebaczenia. Ksiądz Krzysztof Neumann osierocił nie tylko swoich obecnych parafian. Jego odejście ogromnym smutkiem wypełniło także serca parafian z kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. To właśnie tam tworzył nową parafię i pozostawił dzieło swojego życia, kościół przy ulicy Krętej. Tam wspominany jest nadal jako serdeczny człowiek, wspaniały duszpasterz i dobry gospodarz. Ksiądz kanonik Krzysztof Neumann był człowiekiem niezwykle skromnym, a przy tym pogodnym i ciepłym. Każdy, kto spotkał go na swojej drodze, ma w pamięci uśmiech i spokojne, dobre spojrzenie księdza Krzysztofa. Zawsze znajdował czas na rozmowę z drugim człowiekiem. Potrafił pocieszyć i dodać otuchy, ale też pokazać drogę w trudnej sytuacji. Był człowiekiem i duchownym wielkiej mądrości i roztropności. Ja także miałam wiele okazji, by z księdzem Krzysztofem rozmawiać o istotnych sprawach naszego miasta. Będzie mi bardzo brakować tych spotkań i rozmów. Podobnie jak setki ostrowian, zawsze mogłam liczyć na jego mądrą radę, serdeczne wsparcie i trafną ocenę sytuacji. Podczas każdego spotkania odczuwałam jego wielką serdeczność. Był pracowitym gospodarzem, cudownym kapłanem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, który zawsze starał się w swoich homiliach budować porozumienie, mosty, nigdy mury. Był wielkim przyjacielem Ostrowa i Ostrowian. Jego życie jest dla nas wszystkich ważną lekcją. Lekcją tego, jak żyć, jak być dobrym i przyzwoitym człowiekiem. Może to największe wyzwanie, z jakim przychodzi nam mierzyć się tu, na ziemi. Egzamin, z którego zostaniemy kiedyś rozliczeni. Mam nieodparte przekonanie, a razem ze mną to przekonanie podzielają tysiące pogrożonych dziś w smutku i żałobie Ostrowian, że ksiądz proboszcz, nasz ksiądz Krzysztof, ten egzamin zdał na 6 z plusem. Mimo że od ponad roku trwamy w cieniu pandemii, żyjąc w lęku i niepewności jutra, już teraz możemy Panu Bogu podziękować, że został nam dany kolejny rok życia,
że znów możemy przeżywać wielkopostne oczyszczenie, że jeszcze raz możemy kroczyć za Chrystusem drogą krzyżową. Niech ta droga krzyżowa będzie inna niż zawsze. Niech będzie ona czasem refleksji nad własnym życiem, które jest życiem ucznia Chrystusa. Z głębi serca prośmy naszego Mistrza, aby zabrał nas ze sobą w tę drogę. Mówił ksiądz kanonik Krzysztof Neumann zaledwie kilkanaście dni temu podczas drogi krzyżowej ostrowskich środowisk twórczych. Jakże symbolicznie dzisiaj brzmią te słowa. Właśnie teraz, gdy zakończył swoją ziemską wędrówkę i wyruszył w swoją ostatnią drogę. Drogę do Ojca Niebieskiego. Nie mogę uwierzyć, że dziś stoję tutaj i żegnam Ciebie, księże proboszczu. Ledwie parę tygodni po świętach Wielkiej Nocy i tak krótko po naszym wspólnym spotkaniu z biskupem Kalińskim w ostrowskim ratuszu. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o uroczystości ingresu biskupa w ostrowskiej konkatedrze i rozmawialiśmy, że już niedługo plac Robińskiego rozkwitnie zielenią i ksiądz proboszcz oraz wierni będą mieli piękne sąsiedztwo. Drzewa nie zdążyły się zasielenić. Nie zdążyły. Choć przez cały czas, każdego dnia i każdej minuty Twojej choroby mieliśmy nadzieję na Twoje wyzdrowienie. Czepialiśmy się każdej, nawet najmniejszej iskierki nadziei przekazywanej nam przez lekarzy. Na próżno. Wirus Cię pokonał. Jak wielu innych wspaniałych obywateli i mieszkańców naszego miasta. Zastanawiam się często, ile łez jeszcze wylejemy, ile żałoby i smutku udźwigniemy. Brakuje już mi sił. Ty, księże proboszczu, wiedziałbyś, jak nas pocieszyć. Znalazłbyś właściwe słowa. Tymczasem dziś, właśnie tutaj, w ostrowskiej konkatedrze żegnamy Ciebie, księże Krzysztofie. Nasze serca wypełnione są smutkiem i żałobą, ale wierzymy, że za Twoim wstawiennictwem znajdą spokój i ukojenie. Dziękujemy Ci za wszystko, za wszystkie sprawowane ofiary mszy świętej, za słowa nauki i kazania, za wszystkie rozmowy. Zapewniamy Cię o naszej pamięci w modlitwie za Ciebie. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju na wieki wieków. Amen. Wyrazy najserdeczniejszego współczucia przekazuję od siebie, moich współpracowników, ale także od pana Jarosława Lisieckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, wraz z radnymi. Słowa podziękowania i pożegnania prosimy teraz starostę powiatu ostrowskiego, pana Pawła Rajskiego. Jego ekscelencjo księże biskupie, drodzy kapłani, pogrążona w smutku rodzina. I wy bądźcie gotowi, gdyż godzina, o której się nie spodziewacie, w godzinie, o której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przejdzie. Dokładnie miesiąc temu słowami z Ewangelii świętego Łukasza ksiądz Krzysztof rozpoczął homilię, w której żegnał jednego ze swoich poprzedników, księdza prałata, który odszedł do Pana. To był ten moment, kiedy my zdaliśmy sobie sprawę, że i przed księdzem Krzysztofem będzie taki moment odejścia. Ale wtedy na miesiąc przed jego śmiercią nie myśleliśmy, że właśnie miesiąc później w tym kościele spocznie trumna z jego ciałem. Dla księdza Krzysztofa ta niespodziewana godzina nie jest już tajemnicą, nie jest już
zaskoczeniem. Już wszystko dla niego wiadome. Ale dla nas ta nagła śmierć była szokiem, była zaskoczeniem. Miał 55 lat i jeszcze tyle planów w stosunku do swoich parafian, do swojej parafii. 31 lat kapłaństwa, 27 lat spędzonych w Ostrowie. Był jednym z nas, bo przecież po 27 latach to można już o nim powiedzieć, że był ostrowianinem. I myślę, że tym trudniej przychodzi mi żegnać księdza Krzysztofa. Księdza Krzysztofa, który był żarliwym kapłanem, który był dobrym, uśmiechniętym człowiekiem, który był człowiekiem dialogu. I to wszystko tak bardzo w Tobie ceniliśmy. Przychodzi mi żegnać mojego proboszcza z ulicy Krętej, który nie tylko wybudował piękny kościół, ale chyba to, co było jego największym sukcesem, ten kościół wypełnił wiernymi i prowadził bardzo aktywne życie parafii. I dziś przychodzi mi żegnać mojego sąsiada, bo tak się składa, że okna mojego biura wychodzą na plebanie, wychodzą na ogród. I w tym ogrodzie często widziałem księdza Krzysztofa, który spacerował i tak się zastanawiałem, czy jest to czas na szeptanie kolejnych paciorków różańca, czy może na taką indywidualną rozmowę z Bogiem, albo czy na takie zwykłe ludzkie zresetowanie głowy, bo przecież miał tak wiele problemów, jak każdy z nas. Kiedy przychodzi pożegnanie, to przychodzi i słowo dziękuję. Za tak wiele możemy księdzu Krzysztofowi dziękować, ale księże Krzysztofie, ja chcę podziękować za dwie rzeczy. Chcę podziękować za Twoją piękną obecność w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Partyzanckiej. Często tam się spotykaliśmy na uroczystościach i widziałem, jak nasi seniorzy czekają na Ciebie, z jaką radością, jak chłoną każde Twoje słowo. A ksiądz Krzysztof miał ogromną umiejętność nawiązywania takich ciepłych relacji, a nasi seniorzy, którzy często byli poturbowani mocno przez życie, chłonęli właśnie tego Twojego ciepła. Serdeczny Bóg zapłać właśnie za tą duszpasterską pracę wśród tych starszych ludzi. I dziękuję Ci za jeszcze jedno. Za obecność w ostrowskich szkołach ponadpodstawowych. Przez wiele lat byłeś katechetą w kilku naszych szkołach. I z tego, co wiem od nauczycieli, zawsze kiedy wchodziłeś do pokoju nauczycielskiego, byłeś uśmiechnięty, radosny. Miałeś jeszcze jedną wielką zaletę. Problemy potrafiłeś rozwiązywać rozważnie poprzez dialog. W dzisiejszym XXI wieku najbardziej surowym cenzorem, zwłaszcza kapłanów, jest młody człowiek. Ale Ty katechezy, które prowadziłeś, prowadziłeś z ogromnym wyczuciem. I wielu absolwentów mówi, że Ty po prostu z nimi rozmawiałeś. Ty słuchałeś ich racji. I księże Krzysztofie, z głębi serca, w imieniu tej edukacyjnej społeczności, za tą Twoją obecność właśnie tam dziś bardzo dziękuję. Dla księdza Krzysztofa ta nieodgadniona godzina nie jest już tajemnicą, ale dla nas tutaj w Ostrowie, dla społeczności powiatu ostrowskiego pozostała po Tobie wielka pustka, wyrwa, ale cóż jest nasza wyrwa w porównaniu z cierpieniem tych najbliższych? Dlatego z głębi serca, szczególnie słowa współczucia kieruję pod adresem matki księdza proboszcza. Na to matczyne serce składam wyrazy współczucia dla niej i dla bliskich. I można tutaj godzinami mówić piękne słowa, próbować pocieszać, ale tak naprawdę to przed Wami, drodzy bliscy, są dni i miesiące tego smutku, tej żałoby. Czy jest jakieś pocieszenie? Jest na pewno świadomość miłosierdzia Bożego, ale, drodzy Państwo, niech tym pocieszeniem będzie również i świadomość, że przez 27 lat ksiądz Krzysztof w tym mieście był żarliwym kapłanem i bardzo dobrym człowiekiem.
Żegnaj, księże Krzysztofie. W imieniu wspólnoty parafialnej, parafii konkatedralnej, księdza Krzysztofa, naszego proboszcza, pożegna przewodnicząca Rady Parafialnej, pani Katarzyna Dziamska. Ekscelencjo, księże biskupie, pasterzu Kościoła Kaliskiego, czcigodni kapłani, rodzino, droga wspólnoto parafialna. Przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnać w imieniu naszej wspólnoty konkatedralnej świętej pamięci proboszcza Krzysztofa Neumana. Twoja śmierć, księże proboszczu, była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Niezbadane wyroki boskie sprawiły, że w sile wieku, kiedy tak wiele mogłeś jeszcze uczynić, nadszedł dla ciebie czas zakończenia wędrówki ziemskiej. Smutek nasz jest tym większy, że tracimy w tobie troskliwego ojca, czułego duszpasterza, kapłana otwartego na działanie Ducha Świętego, przyjaciela naszej duchowej drogi, a nade wszystko wyrazistego, codziennego świadka miłości Jezusa Chrystusa. Poczucie straty inspiruje w naszych sercach ogromną wdzięczność Panu Bogu za Twoje piękne i dobre życie. Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa, za wszelkie łaski i błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy dzięki Twojej posłudze, proboszcza tej parafii. Dziękujemy za wszystko, czym nas ubogaciłeś. To Ty, księże Krzysztofie, dawałeś nam przykład, jak całkowicie oddawać się Panu Bogu, jak być wiernym i wdzięcznym Bogu za wszystko. Byłeś bardzo pracowity i pełen pokory. Dbałeś o duchowy dobrostan każdego z nas. Zawsze miałeś na uwadze innych, a nie siebie, bo dla ciebie liczyły się powinności wobec Boga i wspólnoty. Miałeś czas dla każdego. Powodowałeś, że każdy, kto wchodził z tobą w relacje, czuł się doceniony, wartościowy. Mimo że byłeś ogromnie zapracowany ilością zadań, nigdy nie okazywałeś zniecierpliwienia i pośpiechu. Ważny dla ciebie był każdy człowiek, duży czy mały, każdy parafianin, chory czy zdrowy. Zawsze miałeś czas na rozmowę. Czuliśmy twoją braterską miłość do nas. Dlatego pragniemy wyrazić wdzięczność za świadectwo twojego życia i wiarę, za nieustrudzone prowadzenie nas po ścieżkach Chrystusowego nauczania, za inspirowanie nas do osiągania coraz większej dojrzałości w wierze. Dziękujemy ci za lata kształtowania naszych serc i naszej duchowości, za wszystkie dobre czyny i działania, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Wielkim darem dla nas była, jest i będzie
adoracja, kaplica wieczystej adoracji. Doceniamy Twoje zaangażowanie we wsparcie i organizowanie wszystkich przedsięwzięć, które tu, na terenie tej parafii się odbywały. Drogi nasz duszpasterzu, na zawsze zapamiętamy Twój serdeczny uśmiech, ciepły głos i życzliwe spojrzenie, pogodę ducha i poczucie humoru. Będzie nam Ciebie brakowało, ale pociesza nas fakt, że będziemy mieli kolejnego wielkiego orędownika w niebie. Księże Krzysztofie, niech Pan Bóg będzie uwielbiony i błogosławiony w Twoim życiu. O zabranie głosu prosimy teraz przedstawiciela parafii Matki Bożej Fatimskiej, pana Franciszka Perę. Księże biskupie, ordynariuszu Taliski, drodzy księża, kapłani, droga mamo księdza Krzysztofa oraz rodzino. Żegnamy dzisiaj księdza kanonika Krzysztofa Neumana jako dziekana proboszcza ostrowskiej katedry. Lecz jego pierwszym proboszczem była parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Ostrowie przy ulicy Krętej, którą tworzyłeś od podstaw, budując Kościół i wspólnotę parafialną. Wszyscy mamy w pamięci pierwszą mszę świętą w namiocie, na łące, wśród chaszczy i w strugach deszczu, sprawowaną przez księdza Krzysztofa i księdza prałata Alfreda Mąkę, którego przed miesiącem żegnaliśmy tutaj w tej konkatedrze. A potem wiele, wiele wspólnej pracy przez 17 lat i powstał wspaniały Kościół i pięknie współpracująca, wzorowo działająca wspólnota parafialna. W tym czasie żyliśmy się z księdzem Krzysztofem tak bardzo, że trudno nam było pogodzić się z odejściem do kontrkatedry. Dzisiaj jest nam jeszcze trudniej pogodzić się z tak nagłym odejściem do Pana. W imieniu wszystkich grup duszpasterskich, kół różańcowych pragnę podziękować oraz prężnej grupy ministrantów oraz wszystkich parafian Matki Boskiej i Fatimskiej. Dziękuję Tobie, księże Krzysztofie, za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy od Ciebie. Żegnamy Cię, kochany księży Krzysztofie, z bólem w sercu i ze łzami w oczach, ale i wiarą, nadzieją chrześcijańską, miłością w duszy, którymi chrześcijanin sięga poza własny grób. A poza grób Twój zachowamy o Tobie pamięć, wdzięczność i miłość. List kondolencyjny na pogrzeb księdza Krzysztofa Neumana skierował biskup Stanisław Nadmierała.
Ksiądz prałat Andrzej Szudra, Ostrów Wielkopolski, dla krewnych i bliskich świętej pamięci kanonika Krzysztofa Neumana. Szanowni i drodzy Państwo, jednoczę się duchowo z Wami i z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego w bólu żałoby i w modlitwie za świętej pamięci księdza kanonika Krzysztofa Neumana, którego Bóg niespodziewanie powołał do siebie. Świętej pamięci ksiądz kanonik Neumann, posłany przed laty tam, gdzie w Ostrowie miała powstać nowa parafia, zgromadził ją i scalił. Wokół świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, którą wspólnie zbudowali. Ksiądz Neumann był człowiekiem głębokiej wiary, kochał Kościół. Bardzo zasłużył się dla diecezji kaliskiej, głównie w tej jej części, którą jest Ostrów. Cieszył się wielkim autorytetem i wdzięcznością parafian, kapłanów oraz innych. Od 6 lat wzorowo prowadził parafię konkatedralną. Teraz Bóg bogaty w miłosierdzie przyjmuje go sługę dobrego i wiernego i jak ufamy daje mu udział w swoim boskim życiu. Życiu bez końca, życiu pełnym chwały, radości i szczęścia. Niech ta myśl będzie dla wszystkich źródłem pociechy i umocnienia. Za świętej pamięci księdza Krzysztofa odprawiłem mszę świętą. Podpisał biskup kaliski senior Stanisław Napierała. Zanim podejmiemy ostatnie modlitwy tutaj. Tego przemówienia nie miało być i nie było zaplanowane. Do umierającego papieża Innocentego III przyszedł święty Franciszek z Asyżu. Widząc papieża w agonii i lęku przed zbliżającą się śmiercią, zapytał: Ojcze Święty, powiedz, co uczyniłeś w swoim życiu. Wysoko podniosłem autorytet Kościoła. To mało, stwierdził Franciszek. Coś jeszcze uczynił. Budowałem kościoły, sprowadzałem zakonników. I to jeszcze mało. Co więcej uczyniłeś? Po twarzy papieża zaczął spływać pot. Dom mój był zawsze otwarty. Każdy biedny, chory, samotny, wszyscy potrzebujący pomocy mogli przyjść i jeść z mojego stołu. To dużo, bardzo dużo. Ojcze Święty, nie lękaj się śmierci. Bóg czeka na Ciebie z nagrodą. Drogi księże proboszczu, od niemal ćwierć wieku, mimo zmieniających się sytuacji, zawsze mój proboszczu. Staję dzisiaj przy Tobie przede wszystkim po to, by ostatni raz wyrazić swoje dziękuję wobec tego wszystkiego, co dla mnie i moich najbliższych uczyniłeś. 23 lata to dużo, ale w dzisiejszym dniu to nadal za mało. Gdyby nie Ty, nie byłoby mojego kapłaństwa. Twój dom, Twoje serce zawsze było otwarte. Staję dzisiaj obok Ciebie i nie chcę stawać dzisiaj jako ksiądz Mateusz, ale tak zwyczajnie, tak po prostu jako Mateusz. Ten 15-letni chłopak, który grał na organach w budującym się kościele. Ten młodzieniec, który miał i problemy,
w szkole. Ten maturzysta, który przyjechał do ciebie czerwcowego wieczoru, aby powiedzieć, jaką dalszą drogę obiera. Ten kleryk, który doświadczył choroby w seminarium i w końcu w dniu święceń jako twój brat w kapłaństwie. Na każdym z tych etapów pomogłeś mi przejść zwycięsko, bo nigdy nie straciłeś wiary w to, że zwyciężymy. I nie sposób dziś wyliczyć tych wszystkich rzeczy, które ja i inni tobie zawdzięczamy, bo można w tym miejscu śmiało zacytować świętego Jana Ewangelistę. Gdyby to szczególnie opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Ale staję dzisiaj nie sam obok ciebie. Wiesz zresztą, że nie dałbym rady. Staje ze mną nasz przyjaciel Jakub. Bo my tworzyliśmy najwspanialszy zespół, jaki można sobie, moi kochani, wyobrazić. My przebyliśmy razem tysiące kilometrów. Na lądzie, w powietrzu i w morzu. Na morzu. I właśnie te nasze wspólne wyjazdy, te wspólne spędzone godziny i lata pomogły nam tak poznać siebie, iż każdy z nas wiedział, jaki następny krok uczyni drugi. A teraz czas na najtrudniejsze. Przepraszam. Przepraszam cię, że cię zawiodłem na koniec. Za to, że wiedząc, że zaczynasz chorować, nie zainterweniowałem tak szybko, jak można było. Tak jak zawsze miałem w zwyczaju, w różnych sytuacjach cię wspierać. Wiemy, księże proboszczu, że zarówno ja i ty jesteśmy uparci, ale ja zawsze wiedziałem, jak przekonać ciebie do różnych spraw. A tym razem cię nie przekonałem, bo za późno. Ratowało cię tak wielu ludzi, ale przede wszystkim miałeś szczególnego anioła stróża, który w ostatnim tygodniu twojego pobytu w szpitalu dzień i noc czuwał nad przebiegiem twojego leczenia. Tym aniołem był Bartosz, do którego po raz ostatni zadzwoniłeś i zapytałeś się, czy to już konieczny moment na podłączenie pod respirator. Tak bardzo cię przepraszam. I kiedy dziś tu stajemy z Jakubem i kończymy pewien etap historii, wiesz, że w jednym miejscu na świecie zostawiliśmy coś wspólnego. Po sobie, zakopanego w ziemi. I dlatego chcemy cię dzisiaj o coś jeszcze poprosić. Byś stawił się za nami u Boga. I by plany, które tak dobrze znałeś, w końcu się spełniły. I bądź spokojny. Nela ma bezpieczny, nowy dom. Do zobaczenia. Przed ostatnimi słowami i modlitwami pożegnania chciałbym też w imieniu całej wspólnoty naszego kaliskiego kościoła wyrazić wdzięczność
i szacunek wobec zmarłego świętej pamięci księdza Krzysztofa Neumanna. Do tych pięknych słów wdzięczności chciałbym się też dołączyć i dobremu Bogu dzisiaj na tej Eucharystii za naszego księdza Krzysztofa szczerze dziękować. Za to całe zewnętrzne zaangażowanie, za jego oddanie kapłańskiemu powołaniu i za te piękne owoce, które działy się i dzieją dzięki jego pracy, modlitwie i ostatnim także cierpieniom. Chciałbym też wyrazić współczucie mamie, rodzeństwu, najbliższym, bo ten czas nie jest dla was łatwy. Jako wspólnota kapłanów jesteśmy z waszą rodziną, szczególnie w modlitwie, w tym trudnym czasie. Chciałbym też zaprosić wszystkich tu zebranych i tych, którzy jakoś śledzą naszą modlitwę przez media, przez telewizję, radio, abyśmy naszą wdzięczność, szacunek, serdeczność, którą mamy wobec naszego zmarłego księdza Krzysztofa, przelewali na język modlitwy. To jest najpiękniejszy dar, który możemy mu dać dzisiaj. I chciejmy także na jego trumnę i potem na grób patrzeć z wiarą, że jego życie zmieniło się, ale się nie skończyło. I niech ta wiara w życie wieczne będzie umocnieniem w tych trudnych dla nas wszystkich teraz chwilach pożegnania. Proszę, powstańmy teraz i włączmy się w te modlitwy. Nasz brat, ksiądz Krzysztof, zasnął w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecamy go miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby świętej pamięci kapłan Krzysztof, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się jego ciałem, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem kapłanem Krzysztofem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, strzeżąc zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przejmie, uniesie z ziemi ku wyszynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyszynom nieba, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Promienny Chryste boski Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie. Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba. A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi. Aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata kapłana Krzysztofa i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zabieramy wieńce i w kondukcie żałobnym udajemy się na cmentarz przy ulicy Limanowskiego. Tam dalsza część uroczystości pogrzebowych od głównej bramy cmentarza. Thank you.
nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne